26 lutego wspominamy świętego Aleksandra, biskupa. Aleksander urodził się w 250 roku. Był biskupem Aleksandrii. Nazwę Aleksandria nosi kilkadziesiąt miast, które założył Aleksander Wielki. W tym wypadku mowa o Aleksandrii Egipskiej. W dziejach pierwszych wieków chrześcijaństwa miasto to odegrało wybitną rolę. Wystarczy wspomnieć, że po Rzymie w martyrologium Kościoła jest najczęściej wspominane obok Konstantynopola. Samych biskupów tego miasta wyniesionych do chwały ołtarzy jest 11. Wśród nich są święty Atanazy, doktor Kościoła, święty Cyryl, doktor Kościoła i święty Jan Jałmużnik. Od pierwszych lat swojej młodości Aleksander poświęcił się służbie Bożej. Zajmował wśród kleru aleksandryjskiego zarządów świętego Piotra, a potem świętego Achilla, wybitne miejsce, skoro po śmierci tego ostatniego został wybrany jego następcą. Największą zasługą Aleksandra było to, że jako pierwszy rozpoznał błędy Ariusza i z całą stanowczością je zwalczał. Gdyby biskupi Kościoła na wschodzie poszli jego śladem, herezja Ariusza nie wyrządziłaby Kościołowi Chrystusowemu tyle krzywdy, zaoszczędziłaby mu wielu ran. Ariusz pochodził z Cyrenajki w Afryce, ale kształcił się w Aleksandrii. Tam też został wyświęcony na kapłana. Kiedy Ariusz zaczął publicznie głosić swoją błędną naukę, że Pan Jezus nie jest Synem Bożym, naturalnym, ale tylko z adopcji, Aleksander zwołał synod, na którym nauka Ariusza została potępiona w 320 roku. Naukę tę potępił również pierwszy sobór powszechny zebrany w Nicei w roku 325. Cesarz skazał Ariusza na wygnanie, a jego pisma jako heretyckie nakazał spalić. Aleksander wyróżnił się nie tylko jako żarliwy obrońca czystości wiary, ale również jako doskonały administrator i duszpasterz. Wystawił w Aleksandrii największy kościół ku czci świętego Teonasa. Do mnichów żyjących w wielkich koloniach w Egipcie posyłał kapłanów. Zwołał synod biskupów Egiptu i Libii w 320 roku. Zostawił także 70 listów do różnych hierarchów, które stanowią cenne źródło dokumentalne dla poznania ówczesnych dziejów. Wśród nich jest list do cesarza Konstantyna I Wielkiego z prośbą o inicjatywę zwołania Soboru Powszechnego, co się też stało w 325 roku. Na tym soborze w Nicei w imieniu Aleksandra przemawiał diakon kościoła aleksandryjskiego, święty Atanazy, wykazując błędy Ariusza, które zostały potępione. Atanazy właśnie po Aleksandrze objął stolicę biskupią w tym mieście. Aleksander pożegnał ziemię dla nieba 18 kwietnia 326 roku. W ikonografii przedstawiany jest z rylcem w dłoni. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Aleksandrze dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.